Segregowanie odpadów ma sens. Śmieci odbierane od Gliwiczan trafiają tutaj, do Śląskiego Centrum Recyklingu. Ten nowoczesny zakład działa od roku. Odbierane od mieszkańców odpady wrzuca się najpierw do części mechanicznej, a następnie poddawane są selekcji w kabinach sortowniczych. Tam część przywiezionych materiałów automatycznie, a część za pomocą pracowników jest dokładnie grupowana. Przykładowo plastikowe butelki dzielone są według kolorów. Podczas wstępnej segregacji są wychwytywane elementy ponadgabarytowe, bardzo ciężkie albo po prostu nie nadające się do obróbki mechanicznej. Linia pracuje bardzo wydajnie. To najwięcej odpadów segregowanych, najwięcej pracy, jakość nie zawsze jest odpowiednia i jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak dobrze segregować, choć już widzimy coraz lepszy materiał. Natomiast tutaj największy nakład ludzki jest, że tak powiem, żeby to wszystko wyodrębnić. Po oddzieleniu papieru, plastiku, kartonu, elementów metalowych i drewnianych wydzielone odpady są odpowiednio belowane. W tej formie trafiają do recyklera i tam są dalej przerabiane do powtórnego wykorzystania. Tak zwane kostki surowca, mimo niewielkiej objętości, ważą ponad 300 kg. Po przesegregowaniu odpadów partie, czy to butelek PET, czy chemii gospodarczej, czy makulatury, jest pakowana w bele, co zresztą było widać na pewno na filmie, i jest przesyłane do recyklerów do dalszej przeróbki. Część odpadów poddawana jest procesowi biologicznej stabilizacji w zamkniętych komorach kompostowni. To tutaj ustaje życie biologiczne tych odpadów, następuje znaczna redukcja masy, likwidacja wydzielanych gazów i odorów. Śląskie Centrum Recyklingu uczestniczy w wielu projektach, które podnoszą świadomość ekologiczną mieszkańców i edukują dzieci i młodzież. Staramy się przekazać rzeczy, jak segregować, już naszym najmłodszym. Bardzo podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie osoby starsze, niezwykle cenne dla naszego społeczeństwa, bo są to ojcowie, są to dziadkowie, mogą tą wiedzę przekazać dzieciom, jak segregujemy, na czym należy się skupić, jak zwracać uwagę. To, czym zajmuje się Śląskie Centrum Recyklingu, nie jest widowiskowe, jednak bardzo ważne dla Gliwiczan. Rocznie zakład może przetworzyć do 115 tysięcy ton odpadów. Dzięki tej inwestycji zmniejszy się ilość śmieci trafiających bezpośrednio na gliwickie wysypisko.